Cześć, witam Was w kolejnej części o Trading Bocie. Tym razem doczekaliśmy się wszyscy i czas na pierwsze testy rozwiązania, które chcę tutaj Wam zaproponować do użycia już samodzielnego. Także zapraszam do obejrzenia tego odcinka. Dosyć uważnie prosiłbym o wysłuchanie, ponieważ tutaj poruszę kilka ważnych tematów i myślę, że tego typu właśnie podejście do sprawy pozwoli uniknąć jakichś tam dodatkowych pytań, na które oczywiście jak zawsze chętnie Wam odpowiem. Także przechodząc do rzeczy. Zmodyfikowałem dosyć znacznie podczas ostatnich dni kod źródłowy TradingBota z tego względu, że pojawiła się potrzeba tutaj głównie od dwóch osób forsujących to w komentarzach, od Pawła i od Dominika, odnośnie tego, aby bot miał również opcję konfiguracyjną decydującą o tym, jaką częścią kapitału ma grać. Uznałem po chwili namysłu, że jednak to jest dosyć istotne nawet dla takiego prostego rozwiązania. Jednak nie zdecydowałem się tego na początku umieścić w planie tego projektu z tego względu, że miałem świadomość, że taka opcja po prostu wymaga dosyć sporo dodatkowej pracy z mojej strony. No niemniej jednak uznałem w tym momencie, że funkcjonalność dużo wzbogaci się dzięki temu, także już ta opcja jest zaimplementowana i jest gotowa do testów. Także dziękuję tutaj panom za zgłaszanie tej propozycji, za forsowanie jej w komentarzach i myślę, że to jest przykład tego, aby po prostu pisać to, w jaki sposób bot ma działać, dawać mi komentarze, dać mi feedback, ponieważ ten bot jest tworzony przeze mnie, abyśmy wszyscy mogli takie proste rozwiązanie sobie testować i byśmy mogli go używać. Także tutaj jeśli chodzi o to, w jaki sposób skonfigurować bota, wszystko opisałem na GitHubie. Tutaj kolejna prośba z mojej strony, aby wszelkie pytania, wszelkie wątpliwości, propozycje zmian zgłaszać tutaj poprzez GitHub w sekcji Issues, a ewentualnie wspomnieć tylko jedynie o tym na YouTubie, że założyłem czy założyłam issue na GitHubie i czy możesz na to spojrzeć. Taka polityka wprowadzi dużo porządku do samego całego projektu, pozwoli mi to szybciej reagować i odpowiadać, a jednocześnie będzie taką bazą wiedzy dla przyszłych użytkowników, ponieważ tutaj będzie repozytorium tego projektu, natomiast komentarze i odpowiedzi na YouTubie po pewnym czasie pewnie trochę znikną i zmieni się ich wartość. Także wszystko odnośnie tego, w jaki sposób ten bot działa, w jaki sposób go skonfigurować, opisałem na GitHubie. Wydaje mi się, że jest to dość czytelne. Jeśli tutaj znajdziecie jakieś błędy czy też sugestie, to ponawiam prośbę, zakładamy issue na GitHubie i piszemy dokładnie, w czym jest rzecz. Wszelkie pliki konfiguracyjne opisane są tutaj, parametry konfiguracyjne również, przykładowe zawartości, tryb testowy, tryb produkcyjny, instalacja i uruchomienie bota. O tym zrobię oddzielny film już, w którym pokażę, jak to zrobić na VPS-ie, czyli na Virtual Private Serverze. W tym odcinku pokażę, w jaki sposób pobrać i zainstalować bota na systemie Windows, czyli na komputerze, z którego tak korzystamy najczęściej na bieżąco, aby po prostu zobaczyć, czy jesteśmy w stanie to uruchomić. Z ważnych rzeczy organizacyjnych, aby pobrać tego bota, jest to wersja taka pre-release, czyli wersja, która jeszcze nie jest wersją oczywiście finalną, jednak jest to wersja, która już daje się testować. I tutaj pojawiła się jeszcze jedna zmiana, która też została mi zasugerowana w kilku korespondencjach mailowych, to znaczy, aby może w pierwszym etapie wypuścić już wcześniej bota, a sprawić, by nie zakładał on jeszcze zleceń na giełdzie, jednak emulował swoje zachowanie i w jakiś sposób sygnalizował to, że na przykład teraz bot by dokonał zakupu, teraz dokonałby
sprzedaży, teraz by po prostu wszedł w stop lossa. Także na tym etapie, w tej wersji 001 pre-release, bot, że tak powiem, nie składa żadnych zleceń na giełdzie, jednak emuluje. Zdecydowałem się na taki krok, ponieważ dzięki temu będziemy mieć pewność jako osoby testujące, że jesteśmy w stanie na swoim komputerze tego bota uruchomić, poprawnie skonfigurować. Natomiast w momencie, kiedy te takie podstawowe błędy zgłoszone przez Was i usunięte przeze mnie w tym projekcie będą już opublikowane w kolejnej wersji, oczywiście aktywuję już programowo wersję produkcyjną i w tym momencie każdy z Was będzie mógł decydować, czy uruchomić bota w trybie testowym, czy w trybie produkcyjnym. Tak powiem to jeszcze raz, ta wersja 001 Pre umożliwia uruchomienie bota tylko w wersji testowej. Aby pobrać tego bota, przechodzimy tutaj oczywiście z repozytorium na zakładkę Releases. Może pokażę to jeszcze raz. Release. I mam tutaj jedną wersję do pobrania. Rozwijam tutaj assets i pobieramy to Solbo 001 pre-zip. Po pobraniu tego pliku mamy archiwum, które należy rozpakować. Ja tutaj pozwolę sobie rozpakować to na przykład do katalogu bin na dysku C w katalogu Solbo. Po rozpakowaniu pojawiają nam się takie cztery pliki i teraz je jeszcze pokrótce omówię. Dwa z nich to pliki konfiguracyjne, jeden plik exe to plik uruchomieniowy. Te dwa pliki sobie pokrótce omówimy. Przede wszystkim plik pierwszy konfiguracyjny app settings Solbo runtime. Tutaj podajemy nazwę pliku konfiguracyjnego użytkownika, czyli tego drugiego. Oczywiście tutaj polecam początkującym użytkownikom zostawić te wartości domyślne. Tutaj jedynie ustawiamy interwał, co jaki okres bot ma odpytywać giełdę o kurs. Domyślnie jest to 1 minuta, jeśli chcemy, żeby to było 5, to oczywiście zmieniamy sobie tutaj na 5, zapisujemy. Ja na razie zostawię tą wersję podstawową, czyli 1 minuta i nazwa Solbo. I tak naprawdę w tym pliku po pobraniu bota nic nie trzeba robić. Jeśli w tym pliku po pobraniu nic nie zrobiliśmy, tak jak tutaj przedstawiam to w tym materiale, pora otworzyć drugi plik, czyli Solbo. I tutaj mamy przede wszystkim możliwość podania API Key i API Secret do giełdy Binance. Na tym etapie nie musimy tego robić z tego względu, że bot tak czy inaczej zostanie uruchomiony w trybie testowym. Także to, czy tutaj podamy te dane, czy nie, w tym momencie nie ma żadnego znaczenia, ponieważ bot i tak zostanie uruchomiony w trybie testowym, także na ten moment sugerowałbym nic tutaj jeszcze nie wpisywać. I kolejne tak naprawdę dane konfiguracyjne. Tutaj należy pamiętać o tym, aby wartość parametrów ActiveID była równa wartości parametru ID. Oczywiście później pokażę, w jaki sposób dodawać sobie kolejne strategie na innych parametrach. Jednak na ten moment warto, by te dwie wartości były ze sobą równe. Kolejny parametr to symbol, czyli para kryptowalutowa, na której chcemy handlować na giełdzie. Kolejny parametr, czyli ścieżka, w którym do miejsca na dysku, w którym będą zapisane pliki z logami, czyli o tym, co dany bot zrobi, czy kupi, czy sprzeda, czy użyje funkcji stop loss. Następnie określenie pułapu, po jakim bot ma właśnie kupić, czyli tutaj jeśli cena spadnie w porównaniu do tych przechowywanych w logu o 2%, bot dokonuje zlecenia kupna. Tutaj jeśli cena wzrośnie o tą wartość, oczywiście również definiowaną przez Was, można tu wpisać 5 i zapisać, bot dokonuje zlecenia sprzedaży. Jeśli chodzi o average, czyli liczba ostatnich wartości do wyliczenia średniej,
Tutaj bot będzie wyliczał średnią z trzech ostatnio pobranych wartości. Kolejny parametr ticker, czyli sposób pobierania ceny. Tutaj 0 albo 1. Tak naprawdę myślę, że warto zostawić to 0. Stop lot percentage down, czyli wartość procentowa, o jaką cena musi spaść, aby wywołać akcję stop loss. Następnie wartość również procentowa tego zasobu, jakim chcemy tradować. Czyli jeśli gramy w parze ETH do BTC, to w tym momencie bot będzie brał 80% tego BTC, który mamy, i za to będzie kupował Ethereum, natomiast sprzedawał będzie cały pakiet Ethereum. Stop loss type tutaj 0 albo 1. Jeśli wybierzemy 0, to mamy typowe zlecenie sell na market. Jeśli wybierzemy 1, to mamy typowe zlecenie typu limit również na market. Jeśli chodzi o ten parametr actions both, to tutaj sugerowałbym na tym etapie tego nie ruszać. Po prostu ten parametr jest dla bota, który jest ustawiany w zależności od tego, czy bot kupi, czy sprzeda, po to, aby oczywiście on mógł swoje operacje wykonywać. Także po pobraniu tego bota warto jeszcze się upewnić, czy mamy zainstalowane biblioteki .NET Core Runtime 3.3.0.3. Tutaj podałem linki do wersji tej biblioteki na każdy z popularnych systemów operacyjnych, także warto sobie to pobrać. Można oczywiście na początek spróbować bez pobierania, czy ten bot nam się uruchomi. Myślę, że na nowych systemach Windows 10 powinien się uruchomić, jeśli natomiast się nie uruchomi, to trzeba pobrać te biblioteki tutaj podlinkowane przeze mnie. Jeśli już te pliki konfiguracyjne mamy dostosowane do naszych potrzeb, do naszych wymagań, czyli tak jak tutaj to opisałem, pozostaje nam nic innego jak uruchomienie poprzez dwukrotne kliknięcie tego bota. Czekamy chwilę, aż program się załaduje i widzimy, że bot tak naprawdę wystartował. Wszystko, co tutaj się dzieje, każdy krok przez niego wykonywany trafia do pliku z logiem, który został utworzony zgodnie z parametrem, który zdefiniowaliśmy tutaj w storage path, czyli csolbo. I żeby Wam to pokazać, widzimy, że tutaj mamy utworzone dwa nowe pliki. Tutaj przechowywana jest cena pobierana co minutę w tym przypadku. I tutaj mamy zapis tego, co bot tak naprawdę robi. Myślę, że to są dość czytelne komendy. Jeśli oczywiście zakres dla stop loss został osiągnięty, to tutaj będzie odpowiednia informacja i to będzie sygnał, że bot w tym momencie złożyłby zlecenie typu stop loss, i podobnie z kupnem czy sprzedażą. Jeśli taki krok zostanie osiągnięty, to tutaj ten parametr, ta informacja również pojawi się. Widzimy, że bot podczas kolejnej iteracji również zadziałał w podobny sposób. Mamy dodatkowy wpis w logu oraz mamy kolejną cenę pobraną właśnie z giełdy. I tak naprawdę, jeśli chodzi o działanie tego bota oraz proste uruchomienie go na systemie, w tej wersji to wszystko. Serdecznie zapraszam do zadawania pytań, do zgłaszania propozycji poprzez GitHub. Chciałbym, aby właśnie w kontekście tego bota tam przenieść wszelką dyskusję. Co tu jeszcze więcej mogę powiedzieć, to jeszcze raz przypomnę, że ta wersja obsługuje jedynie emulowanie giełdy. Wszystko opisane jest na GitHubie. Jeszcze jedna bardzo ważna kwestia, którą również chciałbym tutaj z Wami przedyskutować w komentarzach, i to zróbmy właśnie w komentarzach pod tym filmem na YouTube. Mianowicie chodzi o to, że bot posiada funkcję stop loss. Tutaj pojawia się taka sytuacja, że w momencie, kiedy ten próg stop loss zostanie osiągnięty, czyli sytuacja, wyobraźmy sobie taką, że kupiliśmy właśnie Ethereum za BTC, jednak cena tego BTC spadła o ponad te 10%, dlatego
funkcja stop loss się załączyła. Sprzedaliśmy posiadane Ethereum za BTC. Natomiast w tym momencie od razu nam uaktywnia się opcja właśnie kupna, prawda, bo jesteśmy po sprzedaży. Ten próg również z racji tego, że stop loss jest przeważnie większy niż ten buy percentage, również zostanie osiągnięty. I w tym momencie moje pytanie do Was, w jaki sposób bot powinien się zachować? Na ten moment, zaraz po osiągnięciu stop lossa, bot od razu kupuje to zgodnie z tymi parametrami. Także tutaj pewnie trzeba będzie dodać jakąś kolejną opcję, kolejny parametr, który pozwoli, nie wiem, ewentualnie poczekać kilka iteracji, aby znowu kupić, czy również jakiś parametr określający tego, czy po wykorzystaniu stop lossa cena ma delikatnie o konkretny procent wzrosnąć, zanim dopiero bot złoży zlecenie kupna, czy jeszcze macie jakieś inne propozycje. Dlatego bardzo chętnie przeczytam je w komentarzach, podyskutujmy i w kolejnej wersji postaram się to zaimplementować razem pewnie już z trybem produkcyjnym, tak abyśmy mieli wszyscy gotowe narzędzie do testowania i do pracy. Także to wszystko. Zapraszam do sekcji komentarzy, testowania. Dziękuję, cześć.